Od zawsze lubiłem pizzę, dlatego dzisiaj zdradzę Ci sekretny przepis na najlepsze ciasto do pizzy klasycznej. 5 gramów drożdży dokładnie rozpuszczamy w 630 gramach zimnej wody. Teraz dodajemy 800 gramów mąki, najlepiej o dużej zawartości białka. Bardzo dokładnie mieszamy, aż ciasto będzie mocno oleiste. Następnie zamykamy je szczelnie i zostawiamy pod przykryciem na 4 godziny. Po tym czasie dodajemy 200 gramów mąki oraz 30 gramów soli. Wszystko ponownie zagniatamy. Po wyrobieniu dolewamy 15 ml oliwy i dalej gnieciemy. Teraz niech odpocznie godzinę pod przykryciem. Po tym czasie ciasto wyciągamy i składamy na pół trzykrotnie. Niech tak pozostanie przez 30 minut. Kolejnym krokiem jest podział na 5 równych części i włożenie każdego z kawałków do pojemnika z oliwą, a następnie do lodówki na 12 godzin. Czas na wypiek. Na blat dajemy dużo mąki i wyciągamy delikatnie nasze ciasto. Dokładnie otaczamy je z każdej strony i formujemy okrąg. Dodajemy sos oraz ulubione składniki. Pieczemy w jak najwyższej temperaturze przez około 4 minuty. Warto wcześniej nagrzać piekarnik. Życzę smacznego i pozdrawiam!